jak co piątek około Okiem Watchdoga. Jeszcze w tym nastroju wyjazdowym, jak śledzicie nasze media społecznościowe, byliśmy w trasie, jawność w drodze, 7 miejscowości, 2964 km, super spotkania, obejrzycie podsumowanie, krótki filmik, który nagrywamy z Agnieszką Podgórską na koniec naszego touru po Polsce. Zachęcamy, piszcie do nas, jeżeli chcecie, żebyśmy Was odwiedzili. Na razie zastanawiamy się, co dalej z jeżdżeniem po Polsce, dlatego że to było świetne spotkania, inspirujące, dające energię, pokazujące, że to, co robimy, przynosi efekty, ale wszyscy robimy, nie tylko my jako Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ale pilnowanie praworządności, praw człowieka, jawności, to jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Nawet jeżeli nie byliśmy u Was, jeszcze nie przyjedziemy, jeszcze nic nie zapowiadamy, zapraszamy do czytania naszego poradnika. Prawa są do używania, na każdym spotkaniu o nim mówiliśmy. Link w opisie do filmu. Czytajcie, jakie mamy prawa, korzystajcie z nich, pytajcie, jak macie wątpliwości. Świadczymy, o czym przypominamy, bezpłatne poradnictwo dzięki 1,5% i darowiznom na Sieci Obywatelską Watchdog Polska, więc też nas dotujcie, bo dzięki temu możemy pomagać wszystkim, którzy mają kłopoty z jawnością i z takim przyglądaniem się władzy. Damy Wam znać pewnie za jakiś czas, co dalej, czy będziemy robili kolejną turę. Druga rzecz, która jest ważna, właśnie się kończy pewna, powiedziałbym, nie epoka, ale pewien okres, który dotyczy nadleśnictw. My pomagaliśmy Fundacji Lasy i Obywatele, zachęcam, wejdźcie na ich stronę, poczytajcie, co robią, jeżeli chodzi o pilnowanie lasów. Pomagaliśmy właśnie Fundacji Lasy i Obywatele w uzyskiwaniu informacji od nadleśnictw. Kończą się sprawy właśnie dotyczące tego, jak nadleśnictwa, co robią z głosami mieszkańców, którzy postulują różne rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania lasem. Nadleśnictwa nie chciały powiedzieć. W tej chwili Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 6 skarg kasacyjnych nadleśnictw. Opis tych spraw i o co chodziło w linku do nagrania. Też w tym opisie to jest nie tylko od czego dotyczyły te sprawy, ale też dlaczego dostępność informacji o lasach, o ekologii jest ważna, z czego to wynika. Zachęcam do przeczytania tekstu. Od kilku dni politycy, media, ale też my wszyscy przyglądamy się temu, co dowiadujemy się o Funduszu Sprawiedliwości, o trochę o tej kuchni, jak zapadały różne decyzje o dofinansowaniu różnych przedsięwzięć z Funduszu Sprawiedliwości. Natomiast od wielu lat organizacje i też media wskazywały, że jest nieprzejrzyste to dzielenie pieniędzy, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. Też wypowiadała się na ten temat Najwyższa Izba Kontroli. Natomiast to jest temat, stał się teraz medialny. To jest dobrze, dlatego że to są duże pieniądze, które były dzielone w taki, a inny sposób. W opisie nagrania macie link do audycji do Radia Szczecin, w której wczoraj byli politycy, a po politykach byliśmy my i wskazywaliśmy na różne kwestie związane właśnie z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Liczymy na to, że jeżeli chodzi o przyszłość, te kwestie, poznamy całość tego procesu, jak funkcjonował Fundusz Sprawiedliwości przez ostatnie lata, ale tak naprawdę jest ważne to, żeby wyciągnąć z tego wnioski i spróbować stworzyć system, który będzie gwarantował, że wszystkie pieniądze, nie tylko Funduszu Sprawiedliwości, ale publiczne pieniądze będą dzielone w konkursach i ostatnie zdanie zawsze będzie należało do ekspertów i do panelu ekspertów, a nie do ministrów czy osób decyzyjnych, bo od wielu, wielu lat jest jeszcze przed tych ostatnich 8 lat, to też wcześniej był ten kłopot, że to ministrowie na końcu decydowali wbrew na przykład opiniom ekspertów. Zatem wyciągnijmy wnioski, trzeba to wszystko przeanalizować i zbudować odporne systemy na nadużycia polityczne.